Słuchajcie, pierwsza porada i nie wiem, czy nie najważniejsza w całym, w całej budowie bramy. Dzień dobry. Tak na wstępie dziękuję panu za odpowiedź, że mi pan odpisał. I tak pokrótce nagram panu filmik i zobrazuję to, co mnie interesuje, żeby panu tam nie zawracać głowy i nie dzwonić i nie marnować panu czasu, bo mnie interesuje tylko jedna kwestia. Robię taką bramę, jak tutaj pan widzi, wypełnienie 80 na 20 i słupki 60 na 40, tylko nie robię właśnie klasycznej ramy, tylko po prostu no taki wzór mi się podoba. Tutaj zrobiłem sobie już furtkę, ale brama to jest pierwszy raz robię takie coś. I tak, pospawałem sobie tak jak u pana na filmiku, tak jak pan mówi, identycznie wszystko robię. Tutaj pospawałem te hefty, wszystko tak obheftowałem już dookoła. Przekątna jest cały czas i w ogóle, także wszystko spoko. Tylko mam takie pytanko do pana. Czy tutaj, czy mam obspawać wszystkie rogi dookoła, tak żeby je postawić sobie w pion i spawać o te wszystkie tutaj w pionie? Czy może zostać o tak i mogę odkręcić już wszystko, ściski i mogę postawić i tu nic mi się już nie zruszy? Jak mi pan proponuje? Czy mam tu pospawać w każdym rogu, w tym, w tamtym i w tamtym? Czy może zostać już tak jak jest i mogę sobie ostawiać do pionu i spawać dalej? Z góry za wszystko panu dziękuję, pozdrawiam. Obspawaj w pionie, możesz już teraz to po prostu postawić i w pionie delikatnie nachylić, wtedy będzie ci wygodniej spawać i w pionie obskoczyć wszystkie cztery rogi, te na samej górze, później te dwa na samej dole, możesz nawet po dwa obspawać. Dwa na górze i dwa na dole, ale ja bym zrobił po jednym. Jeden na górze, jeden na dole. Później odwrócił ją, to samo zrobił z drugiej strony, żeby już było usztywnione i następne spawy zaczynał już od środka. Jeżeli na środku nie masz belki, to po prostu te dwie, które są najbliżej środka. I od środka jechał dwa z jednej, dwa z drugiej, dwa z prawej, dwa z lewej. Obrócił ją i później jechał dwa z... też od środka, z tamtej drugiej strony. I tak później do samego... Także jeszcze raz wielkie dzięki za pana wskazówki, bo one są bardzo ważne dla mnie. Tutaj zrobiłem, pokazuję panu furtkę, jak zrobiłem. Furtkę robiłem według pana wskazówek, filmik cały czas i ogień i tak mi to wyszło. Jestem laikiem, robię to po prostu dla siebie, tam troszkę umie spawać, też samouk. No i tak to mi wyszło. Przekątne wszystko jest, nigdzie nie jest zwichrowane i w ogóle robiłem to wszystko według tak, jak pan powiedział na filmiku. No i wyszło mi super, tylko właśnie z bramą mam dużo większy problem, ponieważ jest duża, 4,5 metra szerokości na 170 wysokości. No i po prostu tutaj jak heftuję, o, to mi ciężko dojść. No i tak na razie tutaj punktowo złapałem, tu tak... Te cztery pospawałem, powiem panu, tak dosyć mocniej, a tam już, kurde, mi ciężko dojść, no ale jakoś spróbuję jeszcze przyheftować to właśnie, no i będę stawiał to do pionu i obspawam te rogi, tak jak pan tu mówi, bo widzi pan, o tutaj słabo sobie ustawiłem ten stół, no ale ja nie mam stołu spawalniczego, także musiałem się posiłkować na kobyłkach i tutaj rozstawiłem sobie wszystko, to sobie wypoziomowałem laserem, też sobie to kontroluję, w miarę jest wszystko ok, przekątna cały czas mi nie ucieka, także no tylko, że tutaj widzi pan, od dołu nie będę mógł spawać, dlatego chciałbym ją postawić właśnie do pionu i będę spawał tak jak pan mówi, tylko mam jeszcze jedno pytanie, jak zacznę tak jak pan mówi tutaj, gdzieś dajmy, mamy środek bramy tutaj i tutaj mam obspawać i z następnej strony obspawywać, czy mogę po prostu tu lecieć, tam, tam i tak w górę, tu w górę i później tu w dół, czy mam zacząć jedno w górę, jedno w dół, jedno w górę, jedno w dół, jedno w górę, jedno w dół, jak mam to robić? Jeszcze jak może mi pan na to pytanie odpowiedzieć, to bym był bardzo wdzięczny, bo
Tak szczerze powiedziawszy, bardzo nie wiem, bo furtkę to robiłem, mogłem sobie obejść ją do końca, to robiłem raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Identycznie jak pan pokazywał na filmiku, ale tu jak pan proponuje spawać od środka, jak tu pospawam te zewnętrzne, to chciałbym wiedzieć, czy mam pierwsze to, góra, raz dół, raz góra, raz dół i tak lecieć po kolei, czy po prostu mam od środka pospawać do góry i potem od środka do dołu. Dziękuję panu bardzo. Życzę dużo zdrówka i pozdrawiam. Teraz jak ona leży, to zrób sobie na każdej połowie wszystkie cztery rogi. Po jednym od góry, z prawej, z lewej, na dole, z prawej, z lewej. Będzie ci wygodnie spawać teraz. I wtedy będziesz mógł sobie ją postawić do pionu, oprzeć o ścianę. A jak zrobisz na przykład jeden z jednej od środka, jak już zaczniesz jeden z lewej czy z prawej, to myślę, że maksymalnie dwa, żebyś robił, bo żeby ci nie zwichrowało tego profila, bo jeżeli zrobisz wszystkie z jednej strony, może go przegiąć na, przewinąć delikatnie i później on jak będzie ci się składał środkiem, to będzie taka szpara albo z jednej, albo z drugiej strony. Więc myślę, że maksymalnie dwa od środka z jednej, a później z drugiej. Jeżeli ona będzie stała, ta brama, to nie powinieneś mieć problemu z jednej. Okej, to lecę tak, jak pan tu mówi, że obspawam teraz jeszcze jak leży tutaj te wszystkie cztery rogi, będę je stawiał do pionu i po prostu będę spawał tutaj ten środek, nie? Także dziękuję, wielce dziękuję. Pan prosił o to, żeby do pana dzwonić, ale sorry bardzo, że tak wysyłam panu filmiki, ale uważam, że będzie panu prościej to wytłumaczyć, o co mi chodzi, niż bym miał z panem rozmawiać przez telefon i tłumaczyć panu, o co mi chodzi. Może byśmy się nie zrozumieli, także niech pan się o mnie za to nie gniewa, że tak pana tu troszkę męczę, no ale oglądałem pana filmiki od dłuższego czasu i one mnie zainspirowały do tego, żeby sobie samemu zrobić bramę na działkę, no i działam, nie? Także biorę się za robotę, obspawam te wszystkie cztery rogi, postaram się postawić je do pionu. Jakbym coś nie wiedział, czy mogę do pana wysłać jeszcze jakiś filmik i mi pan coś doradzi?